Siemano Gdańsk! Siemano, witam serdecznie. Bardzo fajnie, że mogę tu być, że mogę tu przyjechać. To jest dla mnie, każdy teraz wyjazd jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem, bo rok temu zostałem ojcem. Tak, mam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Moja córka ma, znaczy nie muszę mówić, ale ma, bo... Rok temu zostałem ojcem, moja córka ma 3 lata, więc po prostu się długo szukaliśmy, więc wyjebałem. Dobrze zacząć fajny występ, nie? To jest... Mam mindfuck w głowie, niesamowita rzecz. Tuż przed wyjazdem, jestem na ostatnim spacerze z moją córką przed wyjazdem. Wracam, wchodzę do bloku, ja mieszkam w takim starym bloku, znaczy mam stare sąsiedztwo. Mniej więcej średnia wieku w moim bloku to jest śmierć. Mniej więcej coś takiego, nie? Więc stoję z wózkiem przed windą i podchodzi kobieta i patrzy na wózek i ma obywatel czy obywatelka? Ja mówię obywatelka. Jak ma na imię? Ja mówię Zuza. Ona Zuza, ładnie. Moja kotka miała Zuza. I odchodzi, łapie za klamkę, odwraca się, jak miała 3 lata, zdechła. Ja jadę do Gdańska z tą informacją. Co ona mi chciała? I zostawiła mnie z tą informacją. Ja mam tak, no co? Ja uwielbiam takie mindfucki też sam wywoływać. Kiedyś przechodziłem przez Galerię Krakowską, patrzę na podłodze, leży papierowa dycha, nie? No ja widzę tą dychę, ale widzę, że drugi gościu też widzi tą dychę, nie? Więc zawody. Więc jestem bliżej, jestem szybszy, więc podnoszę tą dychę, ale widzę, że on cały czas na nią patrzy, nie? Więc ja mam tak, to się tak nie skończy. Więc z kieszeni wyciągam 2 5-złotówki i kładę w miejscu tej dychy i odchodzę. Tylko po to, żeby jemu rozjebać mózg, nie? Bo on potem całe życie będzie chodził. Co on rozmienił dychę na podłodze? Moją? Dramat. To jest niesamowite uczucie, jak się znajdzie pieniądze, nie? Nie twoje, albo w kieszeni, masz takie, albo gdzieś leży. Boże, pieniądze. To jest niesamowite uczucie. Ja pamiętam, że to jest podobne uczucie do takiego, jak na przykład jesteś w liceum i uda ci się złapać za cycka. To jest podobne. Jezus Maria, to jest takie dziwne podekscytowanie, nie? Ja pamiętam, jak pierwszy raz świadomie złapałem za cycka. To była niesamowita sprawa. Bo byliśmy na koncercie, ja byłem w takiej dziewczynie zakochany, w takiej Karolinie. Byłem w niej zakochany. Zaprosiłem ją na koncert Happy Sedu, poszliśmy. Ona tego wieczoru bardziej niż zakochana była najebana, więc... jest ciekawy wieczór i zaczyna lecieć jej ulubiona piosenka, czyli tam miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, nie? I ona się bardzo podekscytowała i podskoczyła, ale lądując się stała jakoś, kostkę jej się skręciła czy coś i zaczyna opadać mi na podłogę, nie? Ja mam tak, że jestem bohaterem, nie? Więc ją łapię, przypadkowo łapię ją za pierś. No nie jest to fajna sytuacja, nie? Nie chcę za 20 lat być Louisem C.K., nie? Więc podnoszę ją do siebie, muszę to uratować, nie? Więc podnoszę ją do siebie i razem z zespołem śpiewam: ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je w górę. I rozjebałem tym! Rozjebałem totalnie, bo ona się odwraca, patrzy mi w oczy i mówi: będę żygać. Więc... Ale fajnie, że mogę tu być, że mogę tu wystąpić. To jest fajny, zajebisty klub, fajne miejsce. Ludzie przychodzą na stand-up, to jest niesamowite. Nie zawsze ma się takie grania. Czasem ma się grania firmowe. Nie wiem, czy widzieliście Kryzys Abelarda. Tam właśnie pokazał Uszczelix. To jest idealne pokazanie, jak się gra w firmę. Nie ma warunków żadnych do grania, nie? Ja miałem swój najgorszy występ na polu golfowym pod Częstochową. Tam mnie zamówili na firmówkę, nie? To jest 2 godziny z Krakowa, to jest dla mnie żadna podróż, nie? Wsiadam w samochód i jadę. Ale postanowiłem wziąć ze sobą swoją żonę, nie? Zanim się jeszcze Zuzka urodziła. A dla mojej żony 2 godziny to już jest wyprawa, nie? Ona już sprawdza pogodę w Częstochowie. Ja mam tak... To jest inne województwo, nie strefa klimatyczna, tam się nic nie zmieni. Ona już zabija kanapki w Sreberku. Ja mam tak, to jest 2 godziny, nie będziemy głodni. Ona już zabiera taką saszetkę na pieniądze i dokumenty z napisem Jasna Góra. Ja mam tak... O co ci chodzi?
żeby nasze pieniądze były bezpieczne. Ja mam tak, kto będzie chciał nam ukraść 60 zł, jakie mamy? Biorę twoją kartę. Kto będzie chciał nam ukraść 260 zł, jakie mamy? Absolutnie nikt. Wsiadaj do auta, jedziemy. Wsiadamy do auta, wtedy miałem swoje pierwsze auto. Moim pierwszym autem było Tico. I nie wiem co, to jest bardzo biedne auto, to jest dramatyczne auto, ale muszę przyznać, kiedyś mi zajebali to auto spod bloku, naprawdę. Tylko po to, żeby zwolnić miejsce parkingowe. Więc to jest tak biedne auto, nie? Więc wsiadamy do Tico, jedziemy na pole golfowe, zajeżdżamy na parking i ja się orientuję, dla kogo ja będę grał. Ja będę grał dla obrzydliwie bogatych ludzi, bo tylko tacy grają w golfa, nie? Musicie być stać kupić człowieka, żeby grać w golfa, coś takiego. Ja się zorientowałem po tym, bo zajeżdżam na parking, a tam samo Porsche, Lamborghini, BMW, Porsche, BMW, Lamborghini. Wszystko rocznik 2017. Ja tam grałem w 2015. Więc byli tak bogaci. Więc ja zajeżdżam swoim Tico za krzak. Ja tu nie przyjechałem. Wychodzę za rękę za krzaka ze swoją żoną. Wychodzi organizatorka. Przepraszam, gdzie wy zaparkowaliście? Ja mam tak, my z buta przyszliśmy, bo ni chuja się nie przyznam, że Tico jesteśmy. Wchodzimy, piękny, przeszklony budynek. Ja sobie myślę, będą zajebiste warunki, nie? Wchodzę, mam grać o 14 w holu. Nie ma świateł, nie ma mikrofonu, nie ma sceny, na płytkach w holu o 14. I jeszcze jestem niespodzianką. Jestem niespodzianką dla szefów firm finansowych. Jestem niespodzianką dla finansistów. Nie wiem, czy oglądaliście film Wilk z Wall Street? Ale tam były pokazane niespodzianki dla finansistów, nie? Dla nich niespodzianką są rozebrane kurwy i rzucanie karłami. To jest dla nich niespodzianka. Ja co najwyżej rzucę jakąś kurwą, jak się rozbiorę, to trochę karzeł. Więc tak się łączę, ale raczej nie to chcieli, nie? Więc jest 12, jest trochę do występu zostało, więc idziemy do restauracji i... Ja byłem pierwszy raz w takiej restauracji, w tak bogatej, że były podane dania, ale nie było podanych ich cen. Bo klienci są tak bogaci, że mają wyrąbane na ceny, nie? Po prostu płacą kartą. Znaczy mają tyle kart w portfelu, że po prostu płacą kartą. Ta będzie za kompot, proszę bardzo, a wiza za rosół, proszę bardzo. Więc ja patrzę, pierwsza moja myśl, w którą wierzę, ja mam tak, no chyba im cen nie wydrukowało. No czasami tak jest, że ci w Wordzie margines przesunie, prawo strony ci utnie i nic z tym nie zrobisz. I ja w to wierzę. I jak kretyn podchodzę do baru, przepraszam bardzo, bo ja chciałbym zamówić devolaya, a chyba wam cen nie wydrukowało. I gościu, po prostu nie mamy podanych cen. Ja mam tak, to klienci pytają o ceny? I gościu, jeszcze nikt nigdy nie zapytał. Po ile jest devolay, bo... I gość mi mówi, 60 zł. Ja wracam do żony z tym info i mówię, masz te kanapki, bo... Ale chuj, głodni! Co to musiał być za devolay za 60 zł? Jedyny devolay, za którego zapłaciłbym 6 dych, to taki, w którym po rozkrojeniu na złotym masełku wypłynąłby banknot 50-złotowy. Tylko wtedy zapłaciłbym 6 dych. Więc jesteśmy głodni, przychodzi najgorszy występ w mojej karierze. Wychodzę o 14, jest profeska, jest konferencja, konferencja wychodzi. A teraz przed wami niespodzianka, ja powiem tylko dwa słowa. Michał z Krakowa. Ja wychodzę, siema. Mam 6 osób na sali. W holu. Mam 6 osób w holu. W tym tylko jedna osoba jest skierowana twarzą w moją stronę. I to nawet nie jest moja żona. Bo nawet moja żona jest zawiedziona niespodzianką. Serio? To jest niespodzianka dla finansistów? Jest jedna osoba, która jest odwrócona twarzą w moją stronę. Na pierwszej kanapie śpi najebany Azjata. Przysięgam, to są moje warunki. Na normalnym występie bym zareagował, coś powiedział, ale tutaj się bałem, że go obudzę i mnie kupi. Więc nie chciałem ryzykować, gram swój występ 50 minut, gram swój występ, jest bardzo, bardzo źle i w pewnym momencie przychodzi najgorszy moment w mojej karierze, bo z prawej strony z baru, w takiej wędkarskiej kamizelce, kulejąc, wychodzi Tadeusz Drozda. Wychodzi jebany Tadeusz Drozda
Staje po prawej stronie, patrzy na to, co robi i robi... I idzie do toalety. Tadeusz Drozdo mną wzgardził. Czajcie? Nie ma gorszego upokorzenia dla komika, niż wzgarda tego czarodzieja żartu. To jest dramat. To tak jakbyś był chirurgiem, strzyłbyś kobietę i doktor Lubicz podszedł. Najgorszy moment w moim życiu. Teraz mam najlepszy czas w swoim życiu, bo jestem ojcem, jak mówiłem. To jest niesamowite. Ludzie mi gratulują, to też jest fajne, biją mi brawo, gdy mówię. To jest fajne, naprawdę. Dobre. Nie chciałem wymusić. Ale wydaje mi się, że na największe gratulacje zasługuje moja żona. To nie jest odkrycie, ale ona się poświęciła dla tej ciąży, nie? Ona przytyła 18 kilo w ciąży. Znaczy, ona nie lubi, gdy się tak wypomina, więc po prostu mówię, że wróciła do wagi z liceum. Nie ma problemu. Ale ja młodo wyglądam, jestem młody i ludzie się mnie pytają, Michał, ty nie za szybko się postarałeś z tą córką? Ja mam tak, nie wydaje mi się. Ja się za szybko nie postarałem, ja za późno wyjąłem. Jeżeli mamy być szczerzy, to tak właśnie było. I wiem, że każdy facet na sali, każdy facet, przynajmniej raz w życiu tak miałeś, nie? Przynajmniej raz, że formalnie zdążyłeś, nie? Formalnie wyjąłeś na czas, nie? Ale tylko ty wiesz, że tam wyleciał jakiś przedskoczek, nie? Tylko ty wiesz, że co się tam wydarzyło. Jakby Małysza i Stocha trzymałeś na belce i mnie machałeś chorągiewką. Zawodnicy nie mieli misji. Ale przedskoczek wyjebał, nie wiadomo, co się wydarzy. To tak, nie wiem, czy grałeś kiedyś w pinballa na Windowsie? To jest tam taki moment, gdzie ta biała piłeczka się odbija i zaczyna opadać. I ty wiesz, że wpadli między te dwa ramiona, nie? Ale i tak nakurwiasz klawiszami. Nie uratujesz tego, to już jest trudno, wpadło, koniec. Więc wydaje mi się, że właśnie większość z was tak powstała. Że większość z was była nieplanowana, na bank. Ja wiem, że niektórzy mogą mieć w głowie, ja nie, Michał. Ja byłem planowany w chuj. W noc poczęcia mój ojciec krzyczał, a z tego niech powstanie syn! Ale to raczej wyglądało... Nie. Uciekaj do wrzątku, to trzeba wyparzyć, już! Dramat. Ja wiem, że ja byłem nieplanowany, bo jestem trzecim synem swoich rodziców. Jak masz dwójkę dzieci, nie planujesz kolejnego, bo to może być syn. I dramat. A to jest zupełnie normalne, jak jesteś facetem, to przy pierwszej ciąży swojej kobiety masz tak... Wygląda na to, że założę rodzinę. Przy drugiej, wygląda na to, że powiększę rodzinę. Przy trzeciej, wygląda na to, że opuszczę rodzinę. To jest zupełnie normalne, także nie bójcie się tego. A teraz córka to jest całe moje życie, to jest niesamowite. Jest niesamowitym dziedziusiem. W ogóle słowo dziedziuś, uwielbiam słowo dziedziuś. Bo to jest zawsze pozytywny przekaz tym słowem, nie? Nie da się powiedzieć, jebany dziedziuś, nie? To jest zawsze pozytywne. Także wydaje mi się, że gdyby każdy lekarz na świecie na dziecko mówił dzidziuś, nie byłoby aborcji. To by się skończyło, bo lekarz by miał tak naprawdę, chce pani usunąć tego dzidziusia? I babka ma, Boże, nie. Znaczy, mogę usunąć dziecko, a dzidziusia zostawić? Bardzo... Ale jak macie dzieci, albo widzieliście dzieci, każde dziecko jest słodkie. Ładne, brzydkie, każde dziecko jest słodkie. I wydaje mi się, że ta słodkość właśnie je ratuje. W sensie, gdybyśmy odarli dzieci z tej słodkości, gdybyśmy, wiecie, dostawali gotowego człowieka w miniaturowej wersji, że tam już normalne zęby wszystkie, że tam pierwsze włosy na klacie, lewe jądro niżej od prawego, nie? Byśmy dostali takiego człowieka, byśmy mieli selekcję jak wsparcie, byśmy po prostu wyrzucali brzydkie dzieci, bo nie miałoby ich co ratować, naprawdę. Za każdym szpitalem byłby wykopany dół, na brzydkie dzieci. Gromadziłaby się starszyzna. Słuchajcie, mamy tutaj małego Michała Leja. Silny, zdrowy, ale zobaczcie na jego ryj. Ja jestem za tym, żeby go wyrzucić, a ty?
chcesz go zostawić. Kurwa, mamy remis. Dobra, twoja decyzja. I wtedy z cienia, w takiej wędkarskiej kamizelce, wychodzi Tadeusz Drozda. I trafiłbym do dołu, tam już od dawna by leżał Jachimek, Lotek, wiecie. Nie miałoby ich co uratować. Jeszcze nie mieli wtedy żartów. Ale słodkość je ratuje. Jak jesteś rodzicem, wiesz, jak bardzo dziecko potrafi wkurzyć, nie? Na przykład przy usypianiu to jest najgorzej, bo czasem chcesz po prostu dziecko uspać, nie? Ale czasem chcesz po prostu uśpić, nie? To są te dwie... walczą w tobie. Bo dziecko nie chce spać i wiadomo, że nie chce spać, bo chce żyć, doświadczać świata, nie? Ale ja chcę, żeby spało, bo chcę żyć, doświadczać świata. To się łączy. I to jest moje zadanie. Jak wracam do domu, to ją lulam. To jest moje zadanie. Lulam ją do snu. I to jest niesamowite, bo ona zasypia, to jest fajne. Tylko, że ja przeczytałem i to jest fakt, że dziecko lulane nie zasypia dlatego, że jest mu tak błogo, tylko ono zasypia dlatego, bo my mu zaburzamy błędnik. My jebiemy dziecku w głowie, więc ono woli zasnąć i zostać na tym pojebanym świecie. Z naszej perspektywy to wygląda lu, 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 a ona ma tam ja pierdolę! No mam pierwszy raz w życiu helikoptery, Boże! Fuck! Po co piłeś z drugiej piersi? Mówili nie mieszaj! Mówili nie mieszaj! Fuck! O Boże, ulało jej się! Ona ma tam dramat, tylko jest cały czas słodka. Jest mega słodka, tylko jak ona sra. Nie macie pojęcia, jak małe dziecko sra. Ona sra jak jakiś żul. Naprawdę, ona sra jakby 14 lat, dzień w dzień, jebała amarenę gdzieś w bramie. Ja się boję, że jej pierwszym słowem nie będzie ani mama, ani tata, tylko kierowniku, bo... Mam jakieś 2 złote do Gerberka, jakbyś mógł, to bardzo chętnie, nie wiem. Ale nazwaliśmy ją Zuzanna, Zuza. Teraz rodzice nazywają według tego wzoru swoje dzieci. Jeżeli spotkaliśmy pojebaną osobę o danym imieniu, nie nazwiemy tak dziecko. Po prostu nie chcemy łączyć naszego dziecka z tamtą osobą, nie? I ja ogarnąłem, że ja nie poznałem pojebanej Zuzy, moja żona nie poznała pojebanej Zuzy, więc nazywam ją Zuza. Zuzka ma 2 tygodnie, ja jadę na Podkarpacie do mojego przyjaciela z liceum i mówię mu, że nazywa się Zuza. I on do mnie, a ty nie pamiętasz tej pojebanej Zuzy? Ja mam tak, co? Ja ją zupełnie wyparłem ze świadomości, bo ona była turbo głupia i powinniśmy takich ludzi odpychać. Nie wiem, czy macie takie osoby, że jak jesteście w ich towarzystwie, to wam IQ spada. Po prostu cofacie się w rozwoju. Wystarczy jej obecność, nie? Ja mam jedną taką osobę w swoim otoczeniu. To jest żona mojego kuzyna. I chciałem zaznaczyć, że to się nagrywa na YouTube, więc czas naprawdę, kochanie. Więc to jest żona mojego kuzyna, która jest turbo głupia. Jest mega, naprawdę. Ja ją spotykam raz w roku na Boże Narodzenie i wystarczy godzina jej pieprzenia i ja barszczym widelcem. Ja już nie wiem... Ja Wigilię kończę tak, że stoję przy choince. Jest dramat, nie? I ona się dowiedziała, że Karola jest w ciąży. Ona ma tak, Boże, Karola? A ty słuchasz w ciąży Mozarta? Ja mam tego w głowie, Mozarta, kurwa, Mozarta! Kto to jest Mozart? Kumpel Chopina? O co tu chodzi? No słuchasz w ciąży Mozarta? Czy ty słuchasz w ciąży Mozarta? Trzeba słuchać Mozarta, żeby twoje dziecko było mądre. Ja mam w głowie, twoja matka była głucha, nie wiem co się działo. No bardzo nikogo nie słuchała. Słuchasz Mozarta? Słuchasz Mozarta? Ja się zupełnie tego nie spodziewałem po mojej żonie. Ale moja żona mówi do niej, wiesz co, ja tak bardziej wolę posłuchać Van Gogha, wiesz? I ona, nie znam. Nie znam! Posłuchaj Mozarta. Za to kocham moją żonę. Jest nieprzewidywalna po prostu. Jest strasznie kocham. Jesteśmy 2 lata już po ślubie. I nie wiem, jeżeli... Kto tu chce się hajtnąć? Jest tu ktoś? Dajcie znać brawami, kto jest zaręczony na przykład. Dajcie znać brawami. Nikt. To jest
jesteś zaręczony, tak? Z nią, tak? Nie wiem, co to było za dziwne pytanie. Bądźmy tolerancyjni, nie wiadomo. A kiedy się hajtacie? Nie wiadomo. Czyli ty się zaręczyłeś, ale ona powiedziała nie po prostu, tak? I... Ale się zaręczyłem, stary. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale... Jak się zgodzi. Jak się zgodzi. Polecam wziąć ślub, tylko uważaj, jeżeli będziesz brał z nią ślub. Naprawdę, bo... Musicie uważać, jeżeli bierzecie ślub z kobietą, naprawdę. Bo to jest kobieta. A wiadomo, że każdej kobiecie raz na miesiąc odpierdala na cały miesiąc, nie? Typowe. Także uważajcie. Ale polecam, bo to jest bardzo piękne wydarzenie. Ja pamiętam swój ślub, miałem 24 lata. Michał, ja braliśmy ślub w miejscowości Wara. Tak się nazywa jej miejscowość, więc tam braliśmy ślub w takim XVII-wiecznym kościółku z takimi XVII-wiecznymi organami, na których gra bardzo stara siostra zakonna, zawsze, naprawdę zawsze. Znaczy tak stara, że jakby wystawiła te organy na Allegro, to mogłaby zaznaczyć opcję pierwszy właściciel, nie? Więc i tak stara. Więc ja stoję na początku kościoła, byłem mega zdenerwowany, nie? Michał Leja, 24 lata, na początku kościoła, ona gra, nie? I z tyłu wychodzi. W taki wędkarski kamień, żartuję. Z tyłu wychodzi moja księżniczka w bieli. Księżniczka Leja. Czy się zgadza? Prowadził ojciec, Lord Father. Że w pierwszym rzędzie płacze moja teściowa, Czubaka, także wszystko się... Tylko jak bierzecie ślub, po prostu uważajcie, tyle wam mogę powiedzieć, bo naprawdę wiele zmienia się po ślubie. Wiele się ja nagle ogarnąłem, że wszystkie rzeczy stały się nasze. Że nagle wbijamy do naszego Tico. Ona łapie za naszego tableta, wbija na nasze konto bankowe i za nasze pieniądze kupuje pędzle do makijażu, kurwa, nam! No bo wszystko jest nasze. Raz wziąłem, pomalowałem ogrodzenie, się wkurwiła. Ja mówię, spokojnie i tak nałożyłem mniej niż ty na ryj. Także... Oczywiście, że tak nie powiedziałem. Bym musiał wrócić do masturbacji, a tego nie chcę absolutnie. Ale wiele zmienia się po ślubie. Wspólne kąpiele na przykład zmieniają się po ślubie. Naprawdę, bo my przed ślubem braliśmy wspólną kąpiel po to, żeby zacząć romantyczny wieczór. Teraz idziemy, bo płacimy według zużycia. I samo mycie też się zmieniło. Bo ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałem dziewczyny, jak wy się myjecie. Naprawdę, wasze codzienne mycie, dla mnie to była jakaś zasłona magiczna. Ja myślałem, że dziewczyna wchodzi do łazienki, jak w reklamie. Wszędzie wodospady. I ona wchodzi, ona przysiada na takim głazie porośniętym mchem. Ona też jest porośnięta mchem. I ona nie musi nic zrobić, nie? Ona tylko nam wskaże na wodę, ona sama ją obmyje. Ona wystarczy, że wskaże na żel Intima czy laktacyt. I on sam z własnej woli wyrówna pH w jej piździe, wiecie, ona... Ona traci połowę punktów swojej many, ale jest umyta, nie? Tak sobie to wyobrażałem, ale ja po prostu patrzę na moją żonę. Ona bierze gąbkę. Jakiś pumek z Michał, bo... Tutaj jest Pfizer! Mam mega satysfakcję, że mogłem powiedzieć ten fragment. Bo jeszcze Kasper Rudziński będzie na tym mikrofonie.
Ale powiedziałem ten fragment też dlatego, bo mam do was przekaz, dziewczyny. Jedyny przekaz, który płynie z mojego stand-upu. Jesteście obleśne. Jesteście dużo bardziej obleśne od facetów. Naprawdę. Ja się przekonałem o tym, nie udowodnić. Ja się przekonałem o tym, bo kiedyś występowałem w krakowskim klubie i z męskiej toalety słyszałem rozmowy z damskiej. I dwie dziewczyny rozmawiały ze sobą i jedna mówi do drugiej: Boże, ile razy już tak miałam, że poszłam tylko na siku, a z drugiej strony też coś wyszło. I ja mam to... Jakby ja nigdy nie miałem tak, że sika mam nagle. Ja chyba tam sram. Nie wiem, co się dzieje, ale... No nie jestem przekonana, czy coś mi tam nie wypada. Nie wiem, po prostu nie wiem. To jest zagadka. Ale co się najbardziej zmieniło po moim ślubie? Ludzie mi nie wierzą, ale tak było, bo my wstrzymywaliśmy się z seksem do ślubu. Znaczy, ona postanowiła, że wspólnie postanawiamy, że czekamy z seksem do ślubu. I czekaliśmy, a przed ślubem byliśmy 5 lat. Byliśmy 5 jebanych, właśnie nie jebanych, ale 5 lat przed ślubem. I to jest przerąbane dla faceta. Jak facet nie uprawia seks, to jest przerąbane. Ale wydaje mi się, że to jest najlepsze paliwo dla niego. Naprawdę, że jak facet nie rucha, jemu tam zaczyna puchnąć, nie? I on ma takie... Ja to kurwa rozchodzę, nie ma problemu, ja to jakoś wypocę. Dajcie mi rusztowanie, cokolwiek. Wydaje mi się, że właśnie po to jest celibat. Żeby ksiądz działał, on ma nagle energię, nie? Ksiądz ma nagle głowę pełną pomysłów. On ma... A pomnik Chrystusa? Na 30 metrów wybuduje w Świebodzinie. Pewnie, że tak. To jest najlepsze miejsce na ten pomnik. Zrobię odwierty geotermalny w Toruniu. Będę grzał Toruń z jądra ziemi. Pewnie, że tak. To jest takie nowoczesne. Także jeśli w waszej parafii w kościele przecieka dach, proboszcz rucha. Po prostu. Ale oni wymyślili, żeby chodzić do Częstochowy. Ale wracają autobusami, nie? Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Michał Leja. Kacper. Michał Leja. Mam swój mikrofon. O ty kurwa.